Podsumowanie Sober October 2024. Jak widzimy, dzisiaj kalorie zostały zrobione. Jeśli chodzi o cały miesiąc, to 11 723 kalorie zrobione, prawie 24 godziny grania w VR, głównie Beat Saber, bo to było nasze wyzwanie, aby wbić jak najlepszy wynik na Fitbicie. O, tam widać tam Fitbicie na Expert Plusie, ale pograłem sobie jeszcze trochę w Battle Talent i trochę na Virtual Desktop. No, w Dirt Tripie to dzisiaj tylko tak, żeby można było chwilę dać chłopakom pograć, bo się okazuje, że jak posiadasz dwa headsety, to nie można wystartować na obu naraz Beat Sabera, bo gra się blokuje. Tutaj nie ma, nie włączyłem wcześniej move'a, więc nie mam pojęcia, jak wyglądało to wcześniej. Cały rok poszedł się jebać, bo nie włączyłem move'a, no ale no tak bywa. Zdarza się. Fitbit, Expert Plus, dwa miecze, wiadomo. Co mi się udało osiągnąć? Max combo 343 na 538, całkiem przyzwoicie. High score 425 838, co daje 8860 drugą pozycję. Abstrakcja, max rank S, ale to wiadomo, można nawet SS-a zrobić, jak się tutaj po gumera w ustawieniach i coś tam się ustawi, to SS-a też się da zrobić, no nie, może tutaj nie. Ale tak na zwykłym to pewnie SS-a byłbym w stanie wyciągnąć, ale próbowaliśmy wykręcić jak największy wynik. Niestety Pozytron mnie tym razem pokonał. Ja Zgota co prawda pokonałem, ja. I co? Jeśli ktoś by chciał tutaj dołączyć, to jeśli będziesz miał wyższy wynik niż ja, to dostaniesz prawdopodobnie nagrodę. I nagrodą będzie opaska mistrza Beat Sabera. Albo coś w tym stylu. Może nie opaska, jakby taki stojaczek, że jesteś mistrzem Beat Sabera. Jak jesteś lepszy ode mnie. Jak wykręcisz lepszy wynik na Fitbicie. Jak wykręciłem ten wynik Disappearing Arrows i Faster Song. Niestety mi się nie udało wykręcić najwyższego wyniku. Najwyższy wynik wykręciłem w ten sposób na samym Disappearing Arrows. No tutaj na Faster Songu te ostatnia minuta mnie po prostu zabija i nie jestem w stanie jej przejść. I tak samo na Super Fast Song jestem w stanie dojść do tego momentu, ale dalej nie jestem w stanie przejść. Pokażę wam to na innym wideo, jak to wygląda, bo wygląda to całkiem zabawnie i całkiem fajnie. I co? No cóż, Pozytron dostaje cały pas za to, że jest lepszy. Wy zapraszajcie mnie do znajomych, jeśli uważacie, że jesteście w stanie podbić ten wynik, bierny VR na Oculusie. A ja się żegnam i w końcu mogę się czegoś napić, mogę zajarać, mogę robić. Najeść się przede wszystkim, najeść się mogę w końcu. Po całym miesiącu żarcia mięsa i arbuzów mogę się w końcu najeść. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. Do zobaczenia, miłego dnia. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. To nie miało sensu. Do zobaczenia, miłego dnia i mam nadzieję, że wyślecie mi zaproszenie do znajomych i pokażecie, że potraficie być lepsi ode mnie. Powiem wam, że ci goście tutaj to jest abstrakcja jakaś, to jest naprawdę abstrakcja. Ta pierwsza dziesiątka to jest abstrakcja. Ja dalej trzymam na Audio Tripie pierwszą dziesiątkę i w jednej piosence i kuźwa nikt mnie tam nie jest w stanie. To znaczy pokonali mnie, bo byłem chyba szósty, ale trzyma się to dzielnie. A tutaj ci goście to jest abstrakcja zupełna. Wiem, że robią to na Faster Songu i na Ghost Note'ach. Ale jakim cudem oni są w stanie to robić w ten sposób i nie popełnić żadnego błędu, to ja tego nie rozumiem. Dla mnie to jest niezrozumiałe, ta piosenka jest zbyt intensywna na to, więc no cóż, ja się cieszę, że jestem w stanie ją przejść, ja się cieszę, że jestem w stanie ten kawałek przejść, naprawdę, kurde, pokażę wam, jak to wygląda, bo to jest abstrakcja, jak to wygląda, więc na tym zakończymy, tak? Puszczam tą piosenkę i na tym kończymy. Jak ktoś nie jest zainteresowany, to do zobaczenia już teraz.
to the left. No i zawsze tutaj odpadam. Do zobaczenia. Hej.